Witajcie. W historii boksu tylko niektóre walki stają się legendarne na zawsze, zapisując się w naszej pamięci. Jedno z takich epickich starć rozegrało się w gorący wieczór 1986 roku w Madison Square Garden Arena. Walka ta młodego Mike'a Tysona z niesławnym bokserem o pseudonimie Bandyta, Mitchem Greenem, która zakończyła się prawdziwą, uliczną bijatyką. Wydarzenie to miało miejsce w czasie, gdy 19-letni Mike dosłownie rozrywał na strzępy każdego, kto stanął mu na drodze. I mimo szkód, jakie młody zawodnik wyrządził swoim przeciwnikom, bokserzy nadal nie odmawiali sobie przyjemności walki z nim, inkasując dobre wynagrodzenie za walkę z młodym fenomenem. W tym wideo zanurzymy się w fascynującą historię jednej z takich walk. Przypomnimy przygotowania, niespodzianki i konsekwencje, które pozostawiły niezatarty ślad w świecie boksu. Jednym z tych, którzy chcieli pokonać nowicjusza, był Mitch Green, amerykański bokser umiejętnie łączący działalność przestępczą z karierą bokserską. Warto zauważyć, że Green, czterokrotny mistrz Golden Gloves, był jednym z kandydatów do miejsca w drużynie narodowej na Igrzyskach Olimpijskich w 1980 roku, które Stany Zjednoczone ostatecznie zbojkotowały. Green był sklasyfikowany na 7. miejscu w rankingu WBC, a także w pierwszej dziesiątce rankingu WBA. Tak więc w 1986 roku obaj bokserzy zajmowali dość wysokie pozycje w rankingach wagi ciężkiej głównych federacji bokserskich. Tyson szybko zbliżał się do swojego pierwszego tytułu mistrza świata, który zdobył zaledwie 6 miesięcy po tej walce. Przy wzroście 196 cm Green miał imponujący rekord wagi ciężkiej. Jego osiągnięcia obejmowały zwycięstwo w prestiżowym turnieju Golden Gloves i walki z potężnymi przeciwnikami, takimi jak Travis Berbick. Z 16 zwycięstwami, w tym 10 przez knockout na zawodowym ringu, ważący 106 kg Green stał się siłą, z którą należało się liczyć. W międzyczasie Mike Tyson również wspinał się na szczyt bokserskiego świata. Przed spotkaniem z Greenem Tyson zyskał już uznanie na całym świecie za swoje niesamowite występy na ringu. 19-letni potwór dosłownie rozbijał przeciwników, jednego za drugim. Zastraszająca reputacja go wyprzedzała, a przeciwnicy czuli strach przed siłą, nieustępliwością i agresją. 3 maja 1985 roku Tyson zmierzył się ze swoim rodakiem Jamesem Tillesem w walce, która zakończyła się bez nokautu. To wywołało zmianę w postrzeganiu niezwyciężalności Tysona. W tym czasie Mitch Green, który doskonale radził sobie w tak zwanym trash talk, zaczął rzucać obelgami w stronę Tysona, chcąc walczyć ze wschodzącą gwiazdą. Green publicznie szydził z Tysona, określając go papierowym mistrzem, podróbką, a także wieloma innymi epitetami. Arogancki Green nabijał się z Tysona, nazywając go dzieciakiem, który wygląda na 40 lat. Te lekceważące słowa podsyciły determinację Tysona, by dać arogantowi nauczkę na ringu, a więc przebiegły plan nowojorskiego bandyty zadziałał. Nerwową atmosferę w ringu podgrzewał również fakt, że Green, podobnie jak Tyson, dorastał w Brownsville i jako dziecko był członkiem gangu Black Pigs, pozostającym w opozycji do gangu, do którego należał Tyson. W końcu tej pamiętnej nocy w 1986 roku doszło do długo oczekiwanej walki pomiędzy dwoma złoczyńcami. Atmosfera sięgała zenitu już w momencie, gdy zawodnicy tylko weszli na ring. Tyson promieniował pewnością siebie, jego wzrok utkwił w zuchwałym przeciwniku. Widzowie z niecierpliwością czekali na starcie tytanów. Zabrzmiał gong i walka się rozpoczęła. Zgodnie z oczekiwaniami, młody fenomen nie pozostawił bandycie ani jednej szansy, dając mu totalny łomot przez całą walkę. Green w większości nawet nie próbował się przeciwstawiać i starał się po prostu przetrwać w niej do ostatniego gongu. Mitch nie był w stanie wykorzystać swoich rozmiarów, aby dać odpór rywalowi. Tyson pewnie wykorzystywał swój styl walki, trzymając się nisko i eksplodując w górę miażdżącymi atakami. Po ostrych i mocnych ciosach Iron Mike'a ochraniacz na zęby Mitcha dwukrotnie wyleciał mu z ust. Pomimo tego wytrzymał bombardowanie Tysona,
często uciekając w klincze i ostatecznie przegrał walkę na punkty. Historia ich konfrontacji na tym się nie skończyła. Po takim laniu zuchwały bandyta postanowił zakończyć boks i ogłosił koniec kariery. Jego ego nie mogło wybaczyć przegranej i postanowił zemścić się na przeciwniku wszelkimi sposobami, ale według zasad, które były mu bliższe, czyli ulicy. W młodości obaj byli członkami rywalizujących ze sobą gangów w Nowym Jorku. Co więcej, Green posunął się w tej dziedzinie znacznie dalej niż Tyson, którego w porę zabrał z ulicy słynny trener Cass D'Amato. Mitch otrzymał przydomek Krwawy, wyrósł na przywódcę gangu i dwukrotnie odniósł rany postrzałowe w porachunkach przestępczych prawej ręki i głowy. Mitch później łączył występy na zawodowym ringu z pracą jako alfons i ochroniarz swoich podopiecznych. Tak oto o 4 nad ranem 23 sierpnia 1988 roku Mike i jego kolega pojawili się w jednym ze słynnych sklepów odzieżowych w Harlemie, Dapper Dance, często odwiedzanym przez bogatą klientelę. Przyjaciele spędzili huczną noc w nocnym klubie. Green, dobrze znany w okolicy, usłyszał, że jego przeciwnik znalazł się w pobliżu i udał się prosto do sklepu. Widząc Mike'a, Mitch zaczął go nękać i obrażać w każdy możliwy sposób, domagając się rewanżu. Po krótkiej sprzeczce dawni rywale wdali się w bójkę. Według naocznych świadków pierwszy zdecydował się uderzyć Green. Tyson natychmiast przejął inicjatywę i jednym ze swoich prawych sierpowych powalił bandytę. Tyson chciał odejść, ale Green wstał i rozbił lusterko Rolls-Royce'a Mike'a, więc Tyson ponownie musiał posłać Greena na spotkanie z asfaltem, po czym ten stracił przytomność. Mike wpadł w panikę, gdy zobaczył leżącego Mitcha, który nie dawał oznak życia i uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku walki lewe oko Mitcha mocno spuchło, miał złamany nos, więc lekarze założyli mu 5 szwów. Miał też kilka połamanych żeber. Mike w wyniku ostatecznego ciosu gołą pięścią poważnie zranił się w rękę, po czym wsiadł z krzykiem do swojego auta. To nie był koniec walki, wersje dalszych wydarzeń są różne. Rzekomo Green wraz ze swoimi ludźmi rzucił się w pogoń za Tysonem. Przyjaciel Mike'a zaczął strzelać do prześladowców z pistoletu, przez co Mitch skończył z przestrzeloną stopą. Na tym pościg miał się zakończyć. Złamana ręka Tysona kosztowała go przesunięcie o kilka miesięcy zaplanowanej już obrony tytułu Mistrza Świata przeciwko Brytyjczykowi Frankowi Bruno. Green pamięta to spotkanie zupełnie inaczej. Mówi, że Tyson uderzył go, a potem uciekł, zanim on zdążył zareagować. Mike Tyson uderzył mnie i zwiał, powiedział Green w wywiadzie z 1988 roku, oskarżając Tysona. Chcę rewanżu, koniec z wykręcaniem się, chcę tylko, żeby Mike Tyson przyjął moje wyzwanie. Do rewanżu jednak nigdy nie doszło. Tyson stał się niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej z rekordem 50 zwycięstw, 44 nokauty, 6 porażkami i 2 przegranymi. Green walczył przez 24 lata do 48 roku życia i uzyskał wynik 19-6-1 z 12 nokautami. Green awansował na 7 miejsce w rankingu World Boxing Council, ale nigdy nie zdobył tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, a zamiast tego trafił na pierwsze strony gazet z powodu kłótni z promotorem Donem Kingiem, ojcem jego trenera Carla Kinga. Prawie dekadę później, w 1997, Green postanowił wznowić pościg za Mike'iem w sądzie, składając przeciwko niemu pozew cywilny o $25 milionów za zadane mu obrażenia ciała. Pozwać ostatecznie udało się tylko na $45 tysięcy, co nie pokryło nawet kosztów sądowych. Po 35 latach od tego gorącego starcia w Harlemie Iron Mike powiedział w wywiadzie, że żałuje tego, co się stało. Przepraszam za to, co zrobiłem tamtej nocy, tak brzmiały jego słowa skierowane do Mitcha Greena. To pokazuje nam, że nawet najbardziej brutalni fighterzy mogą zmienić się na lepsze i przyznać do błędów. Tyson niejednokrotnie twierdził, że nie lubi człowieka, którym był kiedyś. Starał się wykorzenić stare nawyki i stwierdził, że czasami wspominanie przeszłości okazuje się dla niego bardzo nieprzyjemne.
mógł być największym bokserem w historii boksu. Urodził się z ogromnym talentem, który pozwolił mu stać się sławnym, ale z powodu skandali, które mu towarzyszyły całą karierę, jego nazwisko bardziej kojarzy się z jego wybrykami niż osiągnięciami na ringu. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się z nami swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!